Cześć, witam Was serdecznie z Pilska, właściwie z hali miziowej, bo do Pilska jeszcze jest tam kawałek, o tam jest Pilsko, jestem na hali miziowej i krótka relacja z tego, co tutaj się dzieje i jakie są warunki. A co mogę Wam opowiadać, to już wszystko widać, warunki idealne, na trasach 50-60 cm śniegu, czynne są wyciągi tutaj ze Szczawin, na halę miziową i wyżej w kierunku Pilska. Warunki na trasach bardzo dobrze, nie ma specjalnych przetarć. Śnieg tutaj mimo wysokiej temperatury, dosyć wysokiej temperatury, bo znowu tak aż ciepło to nie jest, są super. Ja dzisiaj wybrałem się na moich skiturkach, żeby przejść tutaj przez tak zwanego byka, czyli wyszedłem z dołu z parkingu i szedłem tą stroną dookoła, aby dojść tutaj na Pilsko, dojść też na halę miziową, gdzie jest po prostu obłędnie. Słoneczko świeci, wiatr podwiewa tu od tej strony, więc tu za schroniskiem jest po prostu idealnie. Jeżeli będziecie mieli teraz w nadchodzącym tygodniu możliwość przyjechania do Korbielowa, przyjechania na Pilsko, czy wybrania się na skiturach, to serdecznie polecam, bo jest po prostu obłędnie. Ruch aktualnie jest, tak jak możecie zobaczyć, powiedziałbym umiarkowany. Krótka kolejka do Orczyka, do góry. Na trasach też nie za dużo osób. Wiele osób teraz spędza już lunchtime tutaj obok schroniska, w słoneczku wygrzewa się. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, to przyjeżdżajcie na Pilsko, bo jest naprawdę genialnie. A jeszcze takie widoki, tutaj macie Babią Górę. Stąd akurat nie widać Tatr, bo są gdzieś tutaj. To tyle na szybko z Pilska. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym krótkim raporcie narciarskim. A skąd? No, myślę, że parę osób zaskoczę.